Siemaneczko, siemaneczko, witam serdecznie i z tej strony kolejny odcineczek z Frostpunka 2 przed wami. No i moi drodzy, weszły ostatnio update'y jakieś, nie czytałem, wiecie, update loga i tak dalej, ale pierwsze, absolutnie co się pierwsze rzuca na oczy, jak się tylko odpali grę, patrzcie na to. Jak najadę sobie kursorem na dzielnicę, to w końcu mogę zobaczyć jej granice. Nawet się zrymowało. Świetnie, to jest... Oj Boże, jakie to jest dobre. Jak... Świetnie, świetnie, że to zrobili. Ciekaw jestem, czy ktoś posłuchał moich wywodów, pewnie nie, i coś zrobili z tymi tekstami, ale o tym się przekonamy pewnie za chwilę. Ale to jest naprawdę już ogromny krok do przodu, że po prostu jadąc sobie kursorem, najeżdżamy na dzielnicę, nic nie klikam, nic nie robię i od razu widzę granicę, widzę kolor tej dzielnicy, jest to bardziej teraz wyraziste, jaka dzielnica do czego służy. No i też jakby kolory, mam wrażenie, nie, że też się już bardziej odróżniają kolory tych budynków. Wcześniej jakoś tak ciężko było czasem stwierdzić, które co jest. Niby jakoś tam ten, ale część budynków po prostu była szara. A teraz jest fajnie. Teraz mi się podoba. Dobrze. Przyciszę aż trochę muzykę. No i co my tam w ogóle działamy? Generalnie musimy sobie zrobić kolejną osadę, bo rozumiem, że ta nie bardzo funkcjonuje. Ja wiem, że tutaj strasznie dużo w ostatnim odcinku robiliśmy ulepszeń i w sumie no, prawda taka, że niewiele innych rzeczy porobiliśmy. No ale okej. Troszkę ciepłowników mamy i troszkę mamy tego. Tutaj nam brakuje, ale to jest spoko, że mamy żarcie i mamy domy. To jest git. I teraz tak, paliwo, no właśnie, tu jesteśmy na minusie, tam również jesteśmy na minusie, musimy coś podziałać w kwestii na pewno wydobycia ropy. Aha, no i tutaj mieliśmy też sobie przecież zrobić, dobra, tu mamy dojście do ropy, tutaj mamy jedne, drugie prefabrykaty, wydobycie tych prefabrykatów też będzie istotne. Dezaktywowano. Aha, tu zdezaktywowałem, no tak, bo chciałem się dostać tutaj do tej dzielnicy. Czy my możemy zrobić sobie dzielnicę przemysłową? Nie mamy siły roboczej, czyli musielibyśmy jeszcze tutaj trochę ludzi przerzucić. Aha, tu się już ropa wydobywa. No niby się wydobywa, ale tak naprawdę cały czas jesteśmy na minusie. I teraz, żeby wybudować dzielnicę mieszkalną, wiecie, tak żeby nie tracić tutaj schronienia, bo mogę tu wysłać ludzi, ale wtedy będzie mi brakować schronienia. Ewentualnie możemy jeszcze zrobić coś takiego. Czekajcie, tutaj są w ogóle zmiany awaryjne, czy jak jest mniejsze? Okej, to mi się tutaj niestety nie rusza nic z tą siłą roboczą. Okej. No niestety. Dobra, to wyłączmy sobie, bo tak, tak jest wyłączone. Wyłączmy sobie na razie tutaj dezaktywuj zbóż. Nie, no dezaktywuj, znaczy inaczej. O, zróbmy sobie tak. Dzięki temu przecież będziemy mieli większe tutaj pole manewru, więc zróbmy sobie tak, żeby przynajmniej móc coś wybudować. Tutaj oczywiście... No dobra, no dajmy może te zmiany awaryjne jednak z powrotem. Bo nie zmienia nam to tutaj ilości osób. Czy tutaj mogę włączyć zmiany awaryjne, dalej mieć tylko 60%? Mogę. No to git. I w tym momencie, tak, mieszkalna. Mogę wybudować ciepłowniki, prefabrykaty 200. No dobra. A dzielnica wydobywcza. 640 ciepłowników, 150 prefabrykatów. No dobra, czyli tak naprawdę to jest tylko problemem. No to zróbmy sobie inaczej, zróbmy sobie na razie tak. Dajmy tutaj z powrotem 100%, żeby się właśnie wydobywało i wybudujmy na razie dzielnicę mieszkalną. Jaki znacznik teraz się pojawił, a to ciekawe. Okej, aha, i tu mamy osłoniętą. Tylko tak, tutaj potrzebujemy aż 6 pól i to będzie problem, bo to... Możemy sobie to rozbudować. Oj. No dobra, w sumie nie jest tak źle. Wybudujmy sobie dzielnicę mieszkalną w ten sposób. Okej, fajno. 4 tylko. Chwilunia. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, dobra, to już nie potrzebuję. I tutaj 6. I taką dzielnicę sobie wybudujemy. Wróćmy do naszego głównego miasteczka. No dobra.
I tutaj, dobra, tutaj też znowu problem jest z domami. Nie wiem, czy by nie wybudować faktycznie jednego z tych budynków. Wspierany blok mieszkalny, tylko tu potrzebujemy... A, prefabrykatów teraz nie mamy oczywiście. Tu nam się buduje 13... No właśnie, mamy tak, mam już 3 dzielnice tutaj, słuchajcie. Tu nam się bogactwa robią, tu nam się bogactwa robią, a tu nam się robią prefabrykaty. To możemy sobie zmienić tutaj na prefabrykaty. No i powinno nam się tutaj więcej, 32 na tydzień, 20 na tydzień. Dobra, zróbmy na razie tak. No i przyspieszmy nieco. Okej, okay, ktoś tam zmarł, no trudno. Co my tu mamy? Nowe lampy ratujące życie. Wytrzymałe dobra konsumpcyjne. Zarządco. Dobra, tutaj nie widzę, no to ale ja bym przerzucił sobie, ale dobra, no nie jest, nie, chyba troszkę zawęzili? Zobaczymy na innych komunikatach. Na tym jest nieźle, ale bywa różnie, nie? Przepraszam, bo ja to tak przybliżyłem. Dobra, zarządca nasze nowe lampy z solarną fluorescencją odnoszą ogromny sukces. Być może nie są tak trwałe, jak zakładaliśmy, ale najprawdopodobniej to najbardziej wydajny model lampy, jaki jesteśmy w stanie stworzyć. Ostatnio pozwolili grupie zagubionych w zamieci mieszkańców nadawać sygnał tak długo, aż dotarła do nich ekipa ratunkowa. Chwała temu geniuszowi, który opracował takie cudeńko. Gdyby nie on, byłoby już po nas, powiedział z ulgą pewien ojciec. Zgadzasz się finansować nowy model lampy przedstawiony przez inwestora? Tak, faktycznie faktycznie tak było, zgodziłem się. Dobra, co my mamy tu? Wydaje się, że no właśnie, brak dostępu do złoża. Okej. Okay. A jak my tutaj ze złożami stoimy? No właśnie, bo tutaj mi się dzielnica wyłączyła, bo nie mamy już tych materiałów. Więc myślę, że ją możemy... Możemy ją rozebrać, poproszę. 4600 siły roboczej, cudownie. Bardzo dużo. Więc to się nam robi. Tu nam się w ogóle przecież zwolniło miejsce, nie? Myśmy tutaj mamy możliwość... no teraz tego nie widać, bo nie mamy na to ten kasę, ale możemy sobie tutaj zrobić przecież dzielnicę mieszkalną, słuchajcie, która będzie osłonięta. Więc sobie tutaj zrobimy raz i tu... O, świetnie. I tutaj zrobimy sobie... Dwa. Aha, i schronienie. Jakieś zmiany ewidentnie zostały tutaj poczynione, jak widzicie. Dobra, Nowy Londyn. Zobaczmy sobie na Dreadnota. Tutaj się nam na razie buduje. Dobra. Co możemy zrobić? Bo tak, teraz ostatnio podkrywaliśmy bardzo dużo miejsc, ale no oczywiście nie ogarnialiśmy jeszcze, co skąd wziąć. A tu nam na przykład się nam kończą. Tu nam się kończy... Tu nam się kończy, słuchajcie, pomału żywność, zostały 2 tygodnie, tu nam się będzie kończyć węgiel, 41 tygodni. Co mamy tutaj, stare obserwatorium? Okej, możemy sobie zabrać tu 3,5 tysiąca Froslanderów, wcześniej było ich dużo mniej, ale to na razie sobie zostawmy. Okej, tu jest to szczepienie, tutaj mamy miejscówkę z żywnością, więc jest git. Tutaj, załóż posterunek. Pewnie zasoby z obiektu. Posterunek w tym miejscu mógłby dostarczyć prefabrykaty do miasta Nowy Londyn. No to jest niegłupie. O właśnie, tutaj mieliśmy przecież połączyć sobie drogę. Mostem powietrznym również możemy. Ale to też musimy zrobić... Aha, no dobra. A co mamy tutaj? Opuszczony lazaret, w tym zbudowanym podczas zarazy w 1901 roku kompleksie poddawano kwarantannie zarażonych nowolondyńczyków. Okej, okay, 1901, a dobra, teraz już widzę. Tu mamy w ogóle, słuchajcie, datę, mamy 1921 rok, nie? Więc jakby 100 lat temu. Teraz obiekt stoi pusty i zapomniane, a mnóstwo drewnianych krzyży stanowią ponurą pamiątkę po tamtych wydarzeniach. Musimy zdecydować, czy zakłócimy spokój zmarłych i rozbierzemy ten obiekt, który może dostarczy nam trochę surowców. Okej, okay. Niektórych rozgniewa nasz brak szacunku, ale zmarłym te zasoby się nie przydadzą. Okej, okay, 300 prefabrykatów, to jest niegłupie. Możemy wrócić później, zobaczmy, co jest gdzieś dalej. Obóz szamanek. Nasi dziadowcy spotkali osławione szamanki zamieszkujące tutejsze wzgórza. Niektóre z nich są nowolondynkami, które opuściły miasto w pierwszych dniach rządów kapitana. Po powołaniu rady chętnie wróciłyby do miasta Nowy Londyn i twierdzą, że mogą dostarczyć rdzenie. Jednak część najwierniejszych zwolenników kapitana uważa je za zdrajczyni i domaga się pozostawienia ich na wygnaniu. Relacje z wiernymi spadną, dostanę liczbę ludności, 5000 osób, czy rdzenie, wróćmy później. Świątynia schizmatyków. W tej opuszczonej świątyni nasi zwiadowcy znaleźli krąg zamarzniętych, nagich ciał ułożonych wokół
dziwnego posągu wykutego z lodu. W pobliżu leżał stos szat należących do wiernych. Świątynia popadła w ruinę, moglibyśmy odzyskać prefabrykaty, ale wierni woleliby, żebyśmy zniszczyli wszystkie ślady istnienia tego miejsca. Okej, okay, relacje z wiernymi spadną. Jaka świątynia? No ale kurde. Relacje z, widzę, że cały ten region jest taki, że wierni będą niezadowoleni, ale z drugiej strony no prefabrykaty, jakby no nie chcę sobie pozwalać na utratę takich, takich rzeczy. Co nie zrobię, to wierni się wkurzą. Ale dobra, może ich jakoś tam przekupimy, przełaskawimy. Możemy spróbować faktycznie... Aha, ta droga to... Ojeju. Most powietrzny, no dużo dalej. Będziemy mogli się przedostać. No tylko się zastanawiam, jak tu jest z tym okej, bo nie wszędzie mogę obozy założyć. Tutaj mogę założyć posterunek i ten posterunek potem... Dobra, no tutaj chyba tak. A, i też muszę połączyć drogi. A, rozumiem. Dobra, czyli posterunki to są takie... Te takie, kurde, śmieszne pineski, które sobie zrobimy. A potem musimy to jeszcze połączyć drogami. W porządku. No właśnie, tutaj nie mamy wspinaczy, a to byśmy na razie chyba nie chcieli. A, no prawda taka, że... No nie wiem. Ciężko. Dobra, tu możemy sobie... Może faktycznie most powietrzny spróbujmy wykonać tutaj, do naszego miasta. Wystarczy tu, okej. Trochę to zajmie, trudno. Ale teraz to możemy połączyć drogi. Czy moglibyśmy połączyć drogi, o mój Boże, tutaj. 2 tygodnie, 50 i 10. A most powietrzny jakbyśmy dali... Aha, tutaj nie mogę, czyli musiałbym bezpośrednio tu? Kijowo. No dobra, bo tak to bym drogę, wiecie, połączył tu i w teorii mostem powietrznym by to mogło się tutaj dostać. Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję, że drogą będzie transportowane tu, a tu mostem powietrznym już. Dobra, tutaj się buduje. No i chcieliśmy gdzieś założyć, ale dobra, to chyba wszystko musi być połączone i wtedy może uda nam się założyć nową kolonię, no bo tutaj nie ma chyba sensu. Też tutaj i tak widzę tylko most powietrzny. Okej, okay, tu mieliśmy jakąś bazę w ogóle. Czy możemy to przybliżyć? Już nie, niestety nie. Jest taka malutka baza, ale nie da się tutaj przybliżyć tego. No bo potrzebujemy nowej kolonii, nową kolonię tak naprawdę założyć. Przydałoby się mięsa szukać. Mamy 30 zwiadowców. Zobaczmy, tu mam jakiś kanion. Wymaga 20, ale tu nic nie ma w teorii, bo w sumie tam jest napisane. Materiały, prefabrykaty, rdzenie to nie. Szukajmy żarcia. Tu jest żarcie. No to wyślijmy ekspedycję w tamtą stronę. I zobaczmy tutaj. Tu jest wysoki. Tu nie ma żarcia, tu może być żarcie, wyślij ekspedycję. I dobra, niech se idą, jeszcze 10 mi zostało, świetnie. Dobra, czy... No tak, no mamy tylko te osady. Nie wiem, dlaczego ten dreadnought się nam nie liczy tak naprawdę, więc dlatego trzeba będzie pokombinować coś następnego. I jak my tutaj jesteśmy? No właśnie, chcieliśmy przecież założyć jakieś dzielnice. Myślę, że tutaj będzie niegłupie, bo ciepło minus 20, a to czemu? Że blisko tego? Nie rozumiem. Wstawienie na działanie wiatru. A nie, schronienie plus 10, ciepło... A, okej. Okay. Trochę to dziwnie, no bo tutaj ciepło jest plus 20, a tutaj mamy minus 20. Nie do końca chyba rozumiem. Ale schronienie nam leci, a tu ciepło jest na plusie. Dlaczego tam jest na minusie? Tego nie czaję. Po prostu. Dobra, co zróbmy sobie tutaj i tą dzielnicę będziemy rozbudowywać. I zobaczmy, czy którym z tych możemy jeszcze rozbudować, czy już nie bardzo. Tu jest dzielnica mieszkalna, którą możemy spróbować troszkę rozciągnąć jeszcze. To nie. A to pewnie już teraz nie mamy prefabrykatów, no oczywiście, dobra. Niech się tam nam budują. Niech się domki nam budują.
No i kurczę, tutaj niestety, ale zimniejszy sezon, kolejny zimniejszy i jeszcze zimniejszy sezon nadchodzą. Na szczęście wszystko jest ze strzałką w dół, a nie dwiema strzałkami w dół, więc dobrze. Okej, okay. Co mamy tutaj? Coś nam się tutaj... Przestępczość znaczna. Dobra, musimy zrobić coś z przestępczością w takim razie. Społeczeństwo... przestępczość. Mgliste i niefortunne wydarzenia albo badania mogą kształtować. Okej? Okay. Ale nie mogę nic z tym zrobić? No to tak, mamy praktyki rodzinne, posłuszna młodzież, uroczyste pogrzeby. Pracę tutaj mamy. Dlaczego niektóre są jakby... Wydarzenia albo badania mogą ją ukształtować? Czyli po prostu nie mamy, mamy to zablokowane dlatego, że jeszcze nic się nie wydarzyło takiego. Zasoby. Brak jednolitych przepisów na dodatki spożywcze. Do jedzenia można dodawać wyłącznie naturalne składniki spożywcze. Przeszkolimy ludzi w dziedzinie ich poszukiwania we Frostlandzie. Mieszkańcy zapewnią trochę żywności. Nice. Czemu ktoś jest przeciw? Frostlanderzy, reformatorzy. Czemu przeciw? Chemiczne dodatki spożywcze. Choroba nieznacznie wzrasta. Wydajność produkcji żywności wzrasta. Nie no, ja bym poszedł w to. Zaproponuj. Okej, okay. Kto jest przeciw? Negocjuj. Raczej przeciw są Nowolondyńczycy i wierni są zdecydowanie przeciw. Nie chcą negocjować. Szkoda, bo chciałbym coś właśnie zrobić, żeby mnie bardziej polubili. Ale myślę, że Nowolondyńczyków mógłbym czymś przekonać. Użyj akcji społeczności na reformatorze. Akcja społeczności potęp. A, potępić reformatorów. No nie wiem. Budynek. Zautomatyzowany punkt logistyczny. Myślę, że to jest bardzo dobre, bo to jest jakby i Nowolondyńczycy się ucieszą, i my się ucieszymy. Głosowanie maszynowe, cykle pracy. Dobra, nie no, dajmy to. Ten zautomatyzowany punkt logistyczny i zaakceptuj i głosuj, proszę. Nie no, zawsze fajnie będzie więcej żywności wytwarzane. I podbudujemy sobie relacje oczywiście z Nowolondyńczykami, kiedy tylko wybudujemy ten budynek. Szkoda, że tak pospadało, bo patrz, w pewnym momencie wszystkie ekipy, wszystkie cztery frakcje miały u nas złoty paseczek, a teraz tylko Frostlanderzy mają. Nie wiem dlaczego, reformatorzy też pospadali, ale mniejsza z tym. I tutaj w ogóle to powinienem był zrobić przecież punkt, nie? A go nie zrobiłem. No i halo, co się dzieje? Dobra, to jest to, zautomatyzowany. Ale dalej te komunikaty... No kurde, ja chcę przeciągnąć to, zobaczyć to. Panie, tutaj mamy już jeden. I tutaj mamy już jeden, czyli trzeba zbudować kolejną dzielnicę. Ale i tak chciałem ją zbudować. Dzielnica logistyczna. Dobra, zróbmy tak. Niech się buduje. Spoko. I zobaczmy, jak tam... Jak tam na Dreadnocie tutaj działamy. Dobra, domki mamy, to jest ważne. 220 tylko osób w tym momencie, więc nie wybudujemy nic więcej. Nie wybudujemy wydobywczej, ale dzięki temu teraz możemy trochę przesłać tutaj tak naprawdę osób, czyli... tutaj wyślij ludzi i siła robocza, no właśnie w Dreadnocie. Nie wiem, gdzie było zero, znaczy to było zero, czy nie, chyba nie bardzo. Dobra, jeszcze raz, zobaczmy to w ten sposób. Nie, no jest siła robocza na zero, tylko to mi tak pokazuje, ile jest jakby siła robocza ogólna, a nie tyle, ile mam. Potrzebuję 600, a mam około 200, czyli no dajmy coś takiego. Relokujcie się. Nie wiem, ile taka relokacja trwa. Bo na razie ich tutaj nie widzę. 3014, jest 314. No co mi tutaj... Aha, chyba w tym momencie... Dobra, w tym momencie chyba przechodzą. Dobra. Rozumiem. Zobaczmy, co jest tu. Edmund Warby, 42 lata, robotnik w cieplarni. Patrzę, czy wszystko tu... Nie, no dobrze.
Wrzuca garść ziemi do grobu. Jak to ujął wielebny, dobrze przeżyte życie. Tłum na ceremonii był tego wystarczającym dowodem. Wszyscy ci ludzie, którym pomogłeś podczas wielkiej burzy, wszyscy ocaleni, których sprowadziłeś z Frustlandu, wszyscy chcieli oddać ci hołd. Pożegnać cię po raz ostatni. Przepraszam, że nie byłem lepszym synem, ale jeszcze... będziesz ze mnie dumny, zobaczysz, tato. Uroczyste pogrzeby pomaga ludziom pożegnać się ze zmarłymi bliskimi. Coś tu ktoś nie do końca po polsku napisał. Dobra. No to to mamy. Widzę, że tutaj ekipy nam działają prężnie i coś tu się poodkrywało nawet. Proszę bardzo, renifery powoli umierają z powodu nieustannych zamieci i braku jadalnych roślin. Nie przeżyją tu zbyt długo. Może powinniśmy wysłać myśliwych, póki nie jest za późno. No jasne, no to dawaj do Nowego Londynu. W takim razie... Okej. Przy zaniedbanym szlaku stoi zrujnowany magazyn. Grabiono go już wielokrotnie, ale nasza zwiadowczyni zauważyła metalową klapę. Przewierciła się przez grubą warstwę metalu i weszła do zakopanego pomieszczenia z nieużywanym generatorem. Według pozostawionych tam instrukcji rdzeń był zaprojektowany z myślą o napędzaniu lokomotywy, ale możemy go przerobić i wykorzystać w Nowym Londynie. No dobra, to weźmy te rdzenie od razu, żeby już tam... Bo i tak mamy w niektórych miejscach pozostawione rdzenie. Dobra, tutaj wysoki to jest problem. Tutaj też nic ciekawego. No dobra, no kurczę, przydałoby się... Czekajcie, prefabrykaty chyba nam już lecą, tak? Centrum odzysku krater Tesli. To jest ten krater Tesli? Tak, dobra. Czyli tutaj mamy z tego 10 i 10 jeszcze z czegoś tam. To git. Napięcie wzrośnie. 300 prefabrykatów, to był ten lazaret. Kurczę, no przyda się to, no po prostu się to przyda, wszystkie się przydadzą. Jak tam z napięciami teraz? Mam wrażenie, że jest raczej znaczna przestępczość, poważny wzrost. Ferwor frakcji, lekki wzrost. No ale kurde, jak mam uspokoić ich? Jak mam zwalczyć tą przestępczość? Oni już o tym kiedyś pisali, ale ja w sumie tak naprawdę nie mam niedobór dóbr konsumpcyjnych. A, to dlatego mam. Dobra, czyli spróbujmy. Spróbujmy w takim razie tutaj przejść z powrotem na te dobra. Okej. Drastyczny wzrost liczba ludności. Holy shit, tak po prostu, bo dużo osób jest, to będą się napierdalać. No już bez przesady, halo, kurde. Zmniejszy się sezon, zapotrzebowanie. Jezu, i właśnie, i leci nam. Dlatego zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Mamy tu już 1000 osób. Potrzebujemy na pewno... Co ja zrobiłem? Nie to. Potrzebujemy na pewno zbudować kolejną dzielnicę wydobywczą. Okej, może nawet... O, zróbmy tak, tak. Tak, tak. I tak. I wydobywajcie mi tutaj to. To będzie nam cholernie potrzebne. Bo mamy... Cały czas jesteśmy na minusie i za chwilę nie będziemy mieli co... wydobywać. Tak, tutaj mamy deficyty. To się spauzowało. Aha, dobra, komunikat kolejny. Nie, to chciałem kliknąć. Genevieve Raid, 19 lat, kucharka, pakuje rację. Najdrożsi zwiadowcy z drugiego plutonu, nienawidzę was. Wszyscy są wami zauroczeni, ale mnie nie oszukacie. Widziałam, jak na mnie patrzyliście, kiedy mijaliście mnie kiedyś. Rozmawialiście ze sobą w swoim żargonie, żebym nie mogła was zrozumieć. Mam nadzieję, że ten domowy pasztet będzie wam smakować i udanie eksploracji z pełnymi gaciami. Pozwalasz ludziom na wysłanie podarunków dla zwiadowców. Niektórzy żywiący do nich urazy mieszkańcy mszczą się. Prędkość badań została delikatnie zmniejszona do 25 tygodni. Okej. A jak my tutaj stoimy z tym, bo ja tutaj punkt muszę, znaczy ten zautomatyzowany punkt muszę wybudować. Poproszę. Okej. No to tu jesteśmy, tu nam spada lekko, ale na razie i tak mamy jakby dużo w magazynie, jeżeli chodzi o te materiały. No jest git, jak tutaj, liczba ludności, kurde, cudownie. A, tu nam zostało tylko 16 tysięcy, no dlatego pospieszcie się z tym. Pospieszcie się tutaj z tym, dobra, jest wydobywane. I tu mamy na zero, tu mamy na minus 4, ja pierniczę, dobra. No to awaryjne zmiany zatem, no bo nie ma co
Nie mamy za bardzo co poradzić. Możemy, no właśnie, czy coś tu możemy w ogóle tak naprawdę dobudować? Bo jeżeli sobie zobaczymy na... O, wypełniono obietnicę Nowolondyńczyków. Tak, z tym punktem, świetnie. Jeżeli sobie zobaczymy na przemysł, to tak naprawdę mamy... Nie, przepraszam, na wydobycie, to my zmechanizowany tartak, no ale to jest pod materiały, kopalnie pyłu węglowego, który jest pod węgiel, no i w sumie tyle, nie? Jakby nie mamy nic więcej, więc nie, nawet jak sobie coś tu wybudujemy, to nic nam to tak naprawdę nie da w tych dzielnicach wydobywczych, to możemy co najwyżej po prostu teraz rozszerzyć. Raz, dwa, trzy nam pokazuje, lol. Aha, zgarnęło ten pierwszy kafelek i jakoś tak nie pokazuje go. Okej, zniknął jeden kafelek, no i nieistotne. W każdym razie to możemy sobie troszeczkę powiększyć. Zwiększy nam się lekko wydobycie. No ale to jest wszystko tak naprawdę. Tego już nie poszerzymy i tego też już nie poszerzymy. Co prawda tego jest tutaj całkiem sporo, ale no dosłownie musimy cały czas lecieć na zmianach awaryjnych. Od poprzedniego odcinka spadło o no od tutaj tą 0,1 miliona, więc nie jest źle. No, ale nadal nie jest jakoś bardzo dobrze. A ja nadal nie wiem, jak kurczę z tymi obozami sobie poradzić, bo cały czas mam, no właśnie, nie wiem, jak tą osadę zrobić. Dobra, co tu mamy? Grzybowa jaskinia w Hot Springs. Nasi zwiadowcy natrafili na szereg odmian grzybów rosnących w różnych zakamarkach jaskini. Wzdłuż ścian biegną zniszczone rury grzewcze. Zwiadowcy podejrzewają, że mieszkańcy Hot Springs próbowali wyhodować tutaj wytrzymalsze rośliny jadalne. Możemy zabrać grzyby, aby zwiększyć różnorodność hodowli w naszych cieplarniach, albo naprawić obieg i podzielić się korzyściami z mieszkańcami. Okej, okay, wydajność produkcji żywności wzrośnie, albo no, okej, okay, tworzymy miejsce do zbierania żywności. Mieszkańcy Hot Springs będą zadowoleni. Minus 200 prefabrykatów. Okej, okay, to ja to sobie zrobię. Tak, niech będzie do Nowego Londynu, niech będzie szło żarcie. Handlarze kościanymi przedmiotami. Część mieszkańców Hot Springs zaje się wyrobem i sprzedażą towarów z kości. Wygląda na to, że w dolinie zamarzło stało do wołów piczmowych, stąd wykorzystywali każdy kawałek tych martwych zwierząt z ich kośćmi włącznie. Handlarze są na skraju śmierci głodowej i chętnie wymienią swoje towary na trochę żywności. Okej. Okay. Czyli oddam im 5 tysięcy żywności, a dostanę 25 tysięcy dóbr. No to jest cholernie dużo, tylko ja muszę zobaczyć, czy sobie mogę na to pozwolić. Jak najbardziej tak i jak najbardziej tak. Dobra, to w takim razie dokonaj wymiany. Okej, okay, tam niech się wymienia. Co to było z tym hospings? Tu mieliśmy zrobić jakieś dwa... Okej. Okay. Jeśli uzyskamy dostęp, to będziemy mogli obniżyć wskaźnik choroby. Stacja zadunku do wysokiej przełęczy... Ale pomożemy w grzybowym eksperymencie na nieskończonych równinach. To są nieskończone równiny. Ale jaki grzybowy eksperyment? No mogę tylko tu dawać albo tu dawać żywność. A grzyby są, nieskończona równina jest, ale nic więcej tutaj, że tak powiem, nie widzę. Wymaga... Aha. No to nie. Może najpierw musimy odgarnąć jakiś tam punkt. Wysoka przełęcz. Gdzie jest wysoka przełęcz? Tu jest wysoka przełęcz. Jakaś taka malutka lokacyjka, na której nie byłem. Wyślijmy tam ekspedycję. Tu jest wysokie, tu jest niskie i też będzie żarcie jak coś. Dobra, weźmy sobie tam, wyślijmy. Jeszcze mamy 10 tych. No dobra, trochę tych prefabrykatów żeśmy zużyli, ale generalnie nam się wydobywają, więc nie jest źle. Działający budynek siedziby zwiadowców. Wyślij regularnych, wyślij wspinaczy. Działający budynek siedziby zwiadowców. Nie do końca rozumiem, o co z tym chodzi. Jaki budynek? Logistyka. Siedziba survivalistów. Czy możemy sobie to tutaj wybudować? Ile to kosztuje w ogóle? Okej, okay, nie jest źle. Bo te poziomy zagrożenia nam się po prostu zmniejszą.
Martwi przestępcy uroczyste pogrzeby. Zarządco, doszło do zamieszania podczas pogrzebu znanego przestępcy. Ten człowiek był mordercą i gwałcicielem. Nie pozwolę mu leżeć na tej samej działce, co ja przez całą wieczność, powiedział rozgniewany obywatel. Nie należał do tego miasta za życia i nie powinien tu spoczywać po śmierci. Opinia publiczna jest podzielona. Niektórzy twierdzą, że każdy ma prawo do godnego pogrzebu, ponieważ tylko Pan może decydować o naszym losie w wieczności. Inni opowiadają się za wrzucaniem ciał skazanych przestępców do nieoznakowanych dołów śnieżnych poza granicami miasta. Okej, zobaczmy. Jeżeli wrzucimy ich do dołów śnieżnych, to zaufanie nieznacznie spadnie. Albo napięcie nieznacznie wzrośnie. O nie. Wiecie, kiedyś faktycznie było tak, że przestępców się wrzucało albo do nieznakowanych grobów, albo co gorsze, jak było liczyli tak zwani wampirzy, na przykład, czyli seryjni gwałciciele i mordercy, czy tak jakby on by mógł być wampirem nazwany w Polsce, to takich ludzi się chowano, ciała takich przestępców chowano, uwaga, nie dość, że bez oznaczenia grobu, to pod ścieżką. To jest dopiero ciekawe, czyli ten przestępca niby leżał na cmentarzu, ale nie w którejś kwaterze obok pozostałych normalnych ludzi, tylko po prostu rozkopywano ścieżkę i tam go chowano, więc po prostu każdy, kto przychodził na cmentarz, deptał de facto jego ciało. No dobra, czyli albo napięcie wzrośnie, albo spadnie nieznacznie zaufanie. Ale dobra, no to niech spadnie nieznacznie zaufanie, trudno. Chociaż tego zaufania wcale dużo nie mam w tym momencie. Chciałem wrzucać do jam. Okej. Dobra, tutaj się zastanawiam nad tymi prefabrykatami i wymyśliłem sobie tak, że tutaj mamy... napięcie nam lekko wzrośnie i tu mamy te 300 prefabrykatów. Natomiast tutaj też mamy 300 prefabrykatów, ale relacje z wiernymi nam spadną, więc zróbmy kompromis. Tutaj sobie zwiększymy relacje z wiernymi, a tutaj sobie weźmiemy po prostu prefabrykaty i powiedzmy, że mniej więcej jakoś tam będzie porówno. O mój Boże, skończył nam się węgiel. W sensie to, co do nas dociera, absolutnie nie wypełnia naszego zapotrzebowania. A jak jesteśmy tutaj? Tutaj jesteśmy na plusik, 34 na plus, więc możemy tutaj postarać się przesyłać więcej. Tak, to jest paliwo nasze. No, na zero. No to tutaj jeszcze sporo nam brakuje tak naprawdę. Holy shit. Nawet jak damy tak full. A nie, czekajcie, bo to jest węgiel. Dobra, tutaj mamy 34. Okej. Możemy zrobić tak. No dalej tu będzie słabo. Tutaj właśnie żywność mi przesyłaj, czy nie przesyłaj, przesyłaj odrobinę żywności, ale tutaj na pewno byśmy chcieli przesyłać więcej tych materiałów, też tak mamy ich za mało, znaczy jesteśmy niby na minusie, dajmy na razie tak i tutaj dobra, możemy sobie przydałoby się na razie przynajmniej zrobić tak, przenieść zasoby. Bo tutaj coś mamy w magazynie, tego mamy całkiem sporo, no żywności, tak naprawdę żywności mamy teraz tylko dużo, cała reszta jest problemem, no i niestety tutaj problem mamy w tym momencie, słuchajcie, z ogrzewaniem, z ciepłem. Dobra, ta się wyczerpała z tego co widzę, tak, brak dostępu, zburzmy tą dzielnicę, poproszę, trzeba będzie tutaj pójść po prostu dalej w te rzeczy, bo jest tutaj troszeczkę do wydobycia jeszcze, więc źle nie jest. Okej, to zrobimy takie dziadostwo troszeczkę. To zróbmy sobie tak, żeby te trzy ze sobą zabrać i jeszcze raz lodołamacze. To już chyba tutaj jak mi wyłamią to pójdziemy dalej. Dobra, to się rozbija. Zmniejszona wydajność. Tak naprawdę... Co jest zmniejszona wydajność na czym właściwie? Nie wiem. Dobra, ty, może jakieś badanie faktycznie sobie zróbmy, bo
Wiecie, teraz nas granie prowadzi, ale wiem, że jakby rozmawiałem z koleżanką i mówili, słuchaj, musisz iść w badania i to cały czas, nie? A tego oczywiście nie robię, nie? Więc można by spróbować. Dobra, co my mamy tutaj? Tartaki, węgiel, wypalanie węgla drzewnego, odlewnie. Co to w ogóle jest? Wydobycie. Jak możemy zwiększyć produkcję materiałów z żelaza? Okej. Okay. Dobra, konsumpcyjne, prefabrykaty, kompozyty. W przemyśle, wieże filtracyjne. A co to jest to? Degradacja spada, szybka filtracja, dobra, cykle pracy, cieplarnie, na bioodpady, okej. To też nie do końca to, chociaż to jest, znaczy to jest z żywnością, to nie do końca mnie interesuje. Zakład regeneracji węgla drzewnego, spalenie drewna oraz działanie naturalnych bakterii pozwala na wytwarzanie zamiennika węgla z drewna, zużytego węgla drzewnego. Okej. Okay. Wymóg materiałów. Aha, czyli z materiału będziemy mogli przerabiać na węgiel. Jeżeli dobrze rozumiem, to lecimy w to, absolutnie lecimy w to. Bo materiały możemy faktycznie wykorzystywać, bo no mamy tutaj troszeczkę tego jeszcze do wydobycia. Okej, okej, okej. No i tak naprawdę tutaj by się przydało. Tylko tak, no. Część robotników może umrzeć, ale chyba trochę nie mamy wyjścia, więc poślijmy tam. 72 umarło w wyniku wypadku podczas akcji wydobycia tankowca. No trudno się mówi, no co poradzę, nic nie poradzę. Najważniejsze, żebyśmy mieli, kurde, żebyśmy mieli teraz zasoby, to dopiero nam przyjdzie. Okej, okay. To jest wysyłane do Nowego Londynu, o dziwo nie potrzebuje tutaj, wiecie, zrobić drogi. Nie do końca rozumiem, czasem właściwie muszę zrobić drogę, czasem nie muszę zrobić drogi. Przecież ja tutaj nic nie robiłem, a i tak jest to w jakiś sposób wysyłane, nie? Zrujnowany magazyn. Okej, okay, dobra, aha, czyli to już było obrabiane. 5 osób mi zostało, więc muszę troszeczkę zaczekać. Tutaj chaty zarażonych. Aha, dobra, to na razie sobie odpuścimy, bo nie znam to potrzebne. A co tu? A tutaj nadal nic. Żarcie się pobiera. A tutaj ekipa jest wysłana na wzgórza i na przełęcz, więc na razie czekamy. Co będzie dalej w takim układzie? Domki mamy, domków jest dużo, to jest najważniejsze. Okej, okay, dobra, czekajcie, co my tutaj mamy w tym momencie. Okej, okay, do magazynu nam przybywa. Ale skąd ten, skąd, przepraszam, przybywa z Dreadnota? Ja to czasem nie wiem, co jest jak. Okej, okay, ropy mamy całkiem sporo. Węgiel przybywa. No, czasem jest mi naprawdę ciężko się popaść. Najważniejsze jest to, że w tym momencie nam piec działa i to mnie cieszy po prostu. I nawet nie musimy być na wysokich obrotach tak naprawdę, więc jest git. Tutaj za to, natomiast no, trochę tam ropy mamy, więc nie jest najgorzej. Niestety cały czas działamy na zmianach awaryjnych. Przydałoby się cieplejszy sezon, ale jak widzicie, jeszcze teraz zimny, potem dopiero ten cieplejszy sezon wejdzie. I powinno być lepiej. Badania mamy. Tutaj nas lubią. No git. Na razie po prostu nie mam pojęcia, co robić z tymi kolejnymi osadami. Bo tam, gdzie jest osadę mogę założyć, wydaje się, że na przykład tutaj mogę sobie zrobić osadę. No tylko, że kurde, tutaj nic za specjalnie już nie będzie, bo węgiel się kończy wydobywać. Też dobra, możemy spróbować zaryzykować ewentualnie to. Połączyć się tym mostem powietrznym i spróbować zrobić tam osadę, bo nie ruszymy, po prostu nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej. Brak połączenia. No a co ja, przepraszam, zrobiłem przed chwilą? Nie wybudował się most powietrzny? No jest przecież. A, bo ten punkt nie znajduje się wcale w moim mieście. Kurde. Łącz most powietrzny. Tu miałem zrobić chyba. Okej.
O, zwiększyła się populacja, nam o 3000 osób. Widzicie, jakby nie do końca potrzebuję ściągać osoby z, wiecie, z tutaj, z tych wszystkich miejsc, bo i tak mi populacja całkiem wzrasta. Zakaz regeneracji, coś tam, dobra. Załóż nową osadę. Okej, budowa. Dobra, no załóż. Osada górnicza. Rozumiem, że ci nam po prostu stąd trochę wyjechało ludzi. I możemy sobie teraz tutaj... A nie, ona się dopiero zakłada, dobra. Tak czy nie? Okej, eksploracje, znaczy te ekspedycje się zakończyły. Kryjówka w Hot Spring. W samym sercu górskiej przełęczy znajduje się stara stacja załadunku, która łączyła kiedyś obóz 11 z odległym Hot Springs. W jej wnętrzu znaleźliśmy ciało starszego mężczyzny. Zamarzł on w oczekiwaniu na transport, który nigdy nie dotarł. Wymaga drogi do miasta albo rozbierz stację na części. Nie no, wiemy, że chcemy odbudować tą miejscówkę. Tylko pytanie za 1300 punktów, jak mam doprowadzić drogę, skoro... Aha, chyba, że po prostu w ten sposób powinienem zrobić. Czekaj, ta. Droga. Powiedzmy, że tak. Tak. I tutaj sobie połączymy. Dobra, bo jakby... Możemy budować te drogi z poziomu lokacji niektórych, a jak nie, to po prostu ręcznie trzeba to zrobić. Co my mamy tutaj? Jeszcze więcej żywności. O mój Boże. Dobra, to... Do Nowego Londynu. No. Przeklęty krąg. Nomadzi. Wokół zwęglonego ciała grupa nomadów ustawia krąg dziwnych maszyn, na której... Na każdej z nich wyrył to napis porzućcie wszelką nadzieję, a niektóre z nich zawierają przydatne rdzenie. Nasi zwiadowcy twierdzą, że te części są przeklęte, nie należy ich ruszać. Zbierz, zaufanie lekko spadnie. Okej, okay, dwa rdzenie. Na razie chyba nie ma po co ich brać, tym bardziej, że mamy naprawdę wiecie, inne miejscówki z rdzeniami. To są rdzenie, o. Rdzeń, a tutaj rdzeń plus overall miasteczko. Okej, tylko 30 ekip. Dobra, to możemy to wziąć, chociaż prefabrykatów mamy już naprawdę dużo, ale i tak bym to wziął. Niech to wezmą. Niech to już będzie u nas. Zobaczmy tu. Violet Jennings, 19 lat, bagażowa. Dostarcza zapasy z nowej osady. Każdy mnie pyta, jak się tam żyje. Nie zamarzasz tam? Co wy tam jecie? Są tam jacyś przystojniacy? Co im odpowiadam? Tak, jest tam cholernie zimno. Zupa pachnie jak gówno, chłopcy też. Ale nie o to w tym chodzi. To, że mogę być w pierwszej osadzie w moim życiu, oddychać powietrzem innym niż to w Londynie i to, że tym razem mogę postąpić słusznie. Dlatego wszystkiego warto żyć. Nasza pierwsza osada jest w pełni operacyjna. Nice! Aha, i mamy 1200 osób. Czyli ta po prostu w Dreadnocie się nie liczy i tyle. No Jezu, znowu zimny sezon, tak. Tylko teraz, no właśnie. Rozszerz roboty. Czyli, aha, czy to jest osada, a nie tak jakby baza, nie? To nie jest to samo, co to. Chociaż wydawało mi się, że to będzie to samo, co to. Okej, tu się droga buduje. Fajnie, że to widać po prostu, nie? Czy nie mogę tutaj? Myślałem, że będę mógł tutaj po prostu, wiecie, wejść i coś porobić. A czym są te rozszerz roboty? Zamiecie, nie będą już wyłączać tej osady. Produkcja węgla. Okej, dużo prefabrykatów, ale spoko. A, i dwa rdzenie na to idą. Dobra, myślę, że spokojnie. Ulepszyliśmy generator, rozpoczęliśmy prace osadnicze i to w samą porę pogoda staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Dobra, musimy przetrwać. No to przetrwywajcie tam. I 2400 już mają. Jest, udało się w końcu wypełnić zadanie. Niesamowite, trwało to trochę. Stary wróg, nadchodząca zamieć. Zarządco, to była tylko kwestia czasu. Mieliśmy wyjątkowo długi okres łagodnej pogody, ale meteorologowie stawiają sprawę jasno. Na większych wysokościach odnotowano spadek ciśnienia atmosferycznego, a wiemy, co ono zwiastuje. Nadchodzi zamieć. Wiatr spowoduje ekstremalne zimno i chmury przesłonią słońce, co wpłynie na naszą produkcję żywności. Bez schronienia odpowiedniej ilości paliwa i wystarczających zapasów jedzenia naszym ludziom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Musimy się przygotować. A to samo, co było niestety w jedynce, czyli po prostu co jakiś czas nadchodzą zamiecie, które... No to skuwają wszystko i po prostu musimy się na to przygotować. Zapotrzebowanie na ciepło znacznie wzrośnie podczas zamieci, produkcja żywności zostanie znacząco obniżona. Cudownie, przetrwaj nadchodzącą zamieć. Świetnie. Dobra, o, deficyt zasobów już mi poszedł w dół, a to dlatego, że ja sobie oczywiście nie wybudowałem tych dzielnic wydobywczych tutaj.
Tak, tak i tak. Tu mamy jedną dzielnicę i druga dzielnica wydobywcza będzie po prostu... Aha, tutaj, bo to są te głębsze pokłady. No tak, jasne. Wymóg siły roboczej. Dobra, dajmy tak. I trudno. I trudno. No i co dalej? Bo tak, na razie tutaj nam się, widzę, magazyn na węgiel nam się mocno wzrasta. Tutaj mamy całkiem niewiele paliwa. Jak jesteśmy tu? Tu jesteśmy na minus 40, więc no nie jest najgorzej. No, chociaż dobrze też nie jest. Przydałoby się, no właśnie, materiałów tutaj mieć więcej. Jak my byliśmy... A, tu mieliśmy to paliwo, ja już to pobrałem. Dobra, to pobrałem i to przyszło tu, tak? Ja nie do końca rozumiem. Myślałem, że ropę, kurde, powinniśmy byli dostać, a nie paliwo. No, ale okej. Okay. Magazynowanie 669 na minusie ten dzień. Dobra, osada górnicza. Czy coś tutaj jeszcze mogę zrobić w tym? Czy po prostu tak mogę co jakiś czas sobie ją... A, nie, całkowicie ulepszona. Dobra, po prostu jest ulepszona i tyle. Ale popatrzcie, że zniknął ten aspekt... No właśnie, po prostu dostarczamy teraz węgiel, ale zniknął ten aspekt, że ten węgiel się kończy. Na jakiej zasadzie? Nie do końca mam pojęcie, ale okej. Okay. Dobra. Wymaga drogi do miasta. Czy ja nie zrobiłem tu przypadkiem wam jakiejś drogi, czy coś w ten desej? Nie zrobiłem drogi, tak? Aj, gro. Nie no, przecież była robiona droga. Co z nią? Tylko do którego miasta, nie? Jakby do naszego miasta, czy... Czy o co kaman? No wydaje się, że... Nie wiem, czy do tych słupków muszę to zrobić? No i wyraźnie do tej osady nie było to odpowiednie, ale przecież, kurde, no... Nie rozumiem. Robiliśmy tam drogę i ona cały czas była w budowie, aż zniknęła. Postanowiła zniknąć. Brak dostępu do złoża. Więcej zasobów w złożach. No dobra, czyli tutaj po prostu nam się wykończyły te prefabrykaty. Tutaj nam węgielek leci. Tak, stąd też mamy tyle prefabrykatów. Pytanie tak, kiedy nadejdzie zamieć i jak bardzo mam przewalone? Generalnie, jeżeli chodzi o żywność, to jest całkiem nieźle. Wydobycie. Zakład regeneracji węgla drzewnego. O właśnie, to było to. Tylko potrzebujemy... A właśnie, nie mam żadnych materiałów. Dobra, to ma sens. Przyspieszcie tutaj z tymi materiałami. Wręcz zmiany. Dobra. No i tu jest 88 na minusie. No dobra. Co tu się dzieje? Nadmierne zużycie. Nadmierne? O kurde, dobra. Dezaktywowano powód, wymaga 40 materiałów. Dobra, czyli tutaj też możemy w sumie to... Aha, coś tam nam robi. Tutaj rób nam dobra. I... Dobra, i tutaj nam też aktywuj i daj tu. Dobra, to nam się wyłączyło. No trudno. Ale tutaj też mieliśmy kiedyś zasoby. O właśnie. Co to jest za miejsce? Dzielnica wydobywcza. Wydobywamy drewno. Możemy to przyspieszyć. Ale tak w ogóle, to tu możemy założyć kolejną dzielnicę wydobywczą. Tylko sobie troszeczkę tu lodu trzeba poskłuwać po prostu. Dobra, niech będzie tak. I tutaj możemy to właściwie porozszerzać, nie? Ciach, a tej chyba nie rozszerzymy, bo nie za bardzo jest gdzie. No właśnie, nie za bardzo jest gdzie. Ale sobie wejdziemy tu lodołamaczami, bo i tak chcielibyśmy... Tak. To zróbmy tak na przykład. I za chwilę do tego dojdziemy.
Gorąco krwiści, o mój Boże, co to jest? Czy jest jakieś mutanty, reformatorzy, zarządco? Reformatorzy zaczęli opracowywać eksperymentalne urządzenia osobiste, które pomogą nam... w walce z mrozem. Jednym z najważniejszych takich wynalazków jest urządzenie do ogrzewania krwi. Krew uczestnika eksperymentu jest pompowana przez lampę, co pozwala na podniesienie jej temperatury, wyjaśnia jeden z lekarzy w tej frakcji. Pozwala nam to na osiągnięcie niezwykłej odporności na warunki zewnętrzne. Urządzenie to cieszy się coraz większą popularnością wśród początkujących osadników, choć wierni uznali je za potworność. Jeżeli tak wygląda typowy gość z ogrzewaną krwią, no to to jest pojebane. Relacje reformatorowi poprawiły się po tym, jak obowiązaliśmy się przyjąć mróz. Zimno nieznacznie spada. A, okej, dobra, to była taka informacja po prostu. Tylko dla nas. Spoko. Czy możemy coś tym wiernym zrobić, żeby... Przecież tak naprawdę Nowolondyńczycy najmniej lubią. O dziwo. W tym momencie. Zobaczmy w badania. Właśnie mamy wypalarnię tutaj. Tu coś do materiału. Zastanawiam się. Paliwo. Okej, cykle pracy. Pogodowe cykle pracy. Zakłady pracy muszą dostosować godziny pracy do warunków pogodowych, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowia pracowników. Wydajność produkcji jako spadnie, choroba spada, zapotrzebowanie na ciepło w dzielnicach innych niż mieszkalne spada. Albo maszynowe cykle pracy. Wymóg siły roboczej spada, degradacja nieznacznie wzrasta. I to będą, a to jest koncepcja nowolondyńczyków i wiernych. Kurde. Poszedłbym w to raczej, bo tak naprawdę te siły robocze nie są mi aż tak potrzebne w tym momencie. A tutaj zapotrzebowanie na ciepło mi spadnie. Myślę, że ta koncepcja będzie lepsza po prostu. Obniżyć ciepło, a nie obniżyć siłę roboczą, której i tak mam pod dostatkiem. Dobra. Przyspieszcie z tymi materiałami. Ej, dobra, materiały mamy na 10 do przodu. Możemy sobie tutaj to... przepraszam, tutaj to mieliśmy zrobić dzielnicę wydobywczą na tym. O właśnie, ciach, ciach, ciach. I może być w ten sposób, dobra. A tu nam się może rozszerzyć troszeczkę ta dzielnica. I git. Czy ja tu mogę coś wybudować ciekawego? Wydobycie. Zakład regeneracji węgla drzewnego. No właśnie, to tutaj mogę wybudować i mi to zwiększy produkcję węgla. Znaczy to mi w ogóle da produkcję węgla. Na drugiej już nie mam ciepłowników. No właśnie. Przemysł. Centrum odzysku. Co mi to daje? Prefabrykaty i dobra konsumpcyjne. Centrum odzysku. Możemy walnąć gdzieś tutaj. Okej. Kiedy ta zamieć nadejdzie? Tego nie wiem. Czy to jest okej? Chyba widzę. Tutaj w tym rogu w ogóle jakaś... O, jest zamieć, taka burza po prostu z piorunem. Czy teraz będziemy mieli trochę cieplejszy okres? Co jest spoko. Osada górnicza działa. Czy to się już połączyło? Jest, odbuduj stację, minus 200 prefabrykatów. Kurde, no trudno. Budujemy w takim razie tą stację. No i myślę, że i tak już odcinek jest wystarczająco długi, także ja się na ten moment z wami pożegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić. Widzimy się i słyszymy w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, pa, pa.